Wydarzenia polityczne mają wymiar zarówno realnego oddziaływania na rzeczywistość, jak i oddziaływania symbolicznego. Wizyta prezydenta USA w Kijowie najlepiej ukazuje symboliczny wymiar polityki. Gdy przed tą wizytą mówiło się tylko o przylocie Joe Bidena do Polski, to z tyłu głowy pojawiało mi się pytanie, dlaczego nie do Kijowa? Starałem się sam siebie przekonać, że to zbyt ryzykowne, kosztowne i nie mające żadnego realnego wpływu na losy wojny. Taka argumentacja obarczona była jednak szeregiem wad logicznych, dlatego nie przekonywała. Na szczęście zdawali sobie z tego sprawę zarówno lokator Białego Domu, jak i jego doradcy, którzy rozumieli, że przesłanie w pierwszą rocznicę napaści Rosji na terytorium Ukrainy, wygłoszone przez człowieka, który chce być liderem świata, nie może płynąć tylko z bezpiecznego terytorium kraju przygranicznego, ale musi być wzmocnione jego obecnością w centrum wydarzeń. Rozumienie symbolicznego wymiaru życia politycznego, polityki w czasach ograniczających się tylko do kwestii pragmatycznych staje się coraz trudniejsze. W ten sposób traktowana jest często polska historia, zwłaszcza w tym wymiarze politycznym, jako dzieje straceńczych insurekcji, powstań czy innych zrywów. Wyśpiewane jest tak zwane zwycięstwo moralne Polaków po odniesieniu totalnej klęski militarnej opłaconej ofiarami setek tysięcy, a nawet milionów ludzi. Nie mam zamiaru polemizować z takimi tezami, ale chcę zwrócić uwagę na to, że wszystkie te zdarzenia, które miały miejsce, były wynikiem wyboru konkretnych ludzi. Uznawali oni swoje decyzje za konieczne w danym czasie. Łatwo teraz z perspektywy historycznej, przy znajomości szeregu faktów dodatkowych, a zwłaszcza przy znajomości finału tych wydarzeń, lekceważyć je sobie i przedstawiać jako wynik irracjonalnych decyzji. Ale czy na pewno jest to wyraz realizmu, pozwalający korzystać z historii jako nauczycielki życia? Otóż zdecydowanie nie. Poświęcenie i walka, mimo możliwości przegranej, przedstawiane jako naiwność i megalomania narodowa, to tylko piętna, które negatywnie naznaczają przyszłe pokolenia. Kraje, które nie są imperiami, a są skazane na zakusy podporządkowania przez imperia, mogą albo się na to godzić, albo próbować budować ducha oporu i walki o własną suwerenność. Jeżeli podbijanie innych narodów od czasów antycznych wskazywane jest jako jeden z wymiernych celów polityki, to przeciwstawienie się tym zagrożeniom jest także polityczną koniecznością. I nie chodzi tu tylko o niezdrowe ambicje takich czy innych elit politycznych, ale o warunki życia, w których mamy największe możliwości realizacji własnych oczekiwań i potrzeb. Znaczenie i siłę danego państwa mierzy się kryteriami potęgi armii i potencjału gospodarczego. Są to wymierne wskaźniki, z którymi trudno dyskutować. Żeby jednak je osiągnąć, konieczne jest rozwijanie potencjału intelektualnego, kulturowego i moralnego obywateli. Poza wykształceniem i wychowaniem indywidualnym potrzebne jest spoiwo społeczne nadające sens poczynaniom osób, które tworzą własną, często niepowtarzalną postać bycia w świecie. Stając naprzeciwko wyzwań, podejmując działania, starając się sprostać temu, co los nam przynosi, człowiek potrzebuje zakorzenienia także w sensach wykraczających poza jego wąską perspektywę. Lepiej wtedy być dziedzicem walecznych, chociaż nie zawsze zwycięskich, poczynań Nila, Witolda, Inki czy Lalusia, niż czasowo zwycięskich, acz zdradzieckich działań Waltera, Bieruta, Wasilewskiej czy Nowotki. Symboliczne odniesienie do żołnierzy wyklętych pozwala konfrontować własne życiorysy z biografiami tych,
którym nie zabrakło hartu ducha i wierności ideałom, bo nie myśleli tylko o teraźniejszym przetrwaniu. Ograniczenie indywidualnych celów życiowych do przetrwania za wszelką cenę kończy się egoistycznym pragmatyzmem. Badania pracowni Social Changes wskazują jednak, a może na szczęście, że rozumie to przynajmniej połowa polskiego społeczeństwa, gotowa w razie zagrożenia Polski stanąć w jej obronie. Jeżeli nawet są to tylko deklaracje, to mają one charakter symboliczny, wyrażają sposób postrzegania świata, który wskazuje na potrzebę odważnego mierzenia się z losem na własnych warunkach, zależnych jedynie od woli Boga. Tego deklaratywnego męstwa większość społeczeństwa polskiego nie chce sprzedać za judaszowe srebrniki dzisiejszego zapewniania sobie dobrobytu i narażania się na zostanie przyszłą ofiarą losu. Próby mędrkowania podtrzymujące dobre samopoczucie miotanych nieprzewidywalnym losem ustępują miejsca realistycznym, chociaż symbolicznym odniesieniom do tego, co wyznacza naszą godność jako dziedziców wielkości przodków. To jest podstawa, na której można budować przyszłość państwa zdolnego tę symboliczną spuściznę przekuwać w przyszłą pomyślność wykraczającą poza doraźne interesy i uzyski polityczne. Dziękuję Państwu bardzo.